No oczywiście bardzo dziękuję. Cieszę się, że dojechaliście bezpiecznie. Tak. To jest najważniejsze. I oby tak przez całą służbę ten wóz w waszej jednostce bezpiecznie zawsze wyjeżdżał i bezpiecznie wracał. A to oczywiście, jak ustalimy termin, no to będziemy przekazywali. To bardzo dziękuję. Coś tam Szanowni Państwo, w końcu, jeśli tak mogę powiedzieć, do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dojechał nowy wóz bojowy. Czekaliśmy na niego ja 5 lat, Państwo wiele, wiele dłużej. Mam taką nadzieję, że będzie on służył tej społeczności i będziemy mieli okazję nie jeden raz świętować jego bezpieczny powrót. Drugą, aby ten wóz nigdy nie musiał widzieć żadnych ludzkich tragedii. Niech jest zawsze w gotowości, ale aby nie musiał być wykorzystywany w tragediach ludzkich. Bardzo się cieszę, że ta jednostka w końcu otrzymuje nowe auto. Było to w tej kadencji nasze zamierzenie od samego początku. Na szczęście za chwilę ona mija i ten wóz dotarł. Mam nadzieję, że także za chwilę zostanie on wyposażony w nowoczesne narzędzia hydrauliczne i w przyszłym roku na uroczystym dniu strażaka będziemy mogli zakomunikować Państwu, czyli mieszkańcom Steklina i okolic, że jednostka OSP Steklin zostanie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tego Wam, drodzy druhowie, tego Wam, drodzy mieszkańcy tej okolicy, serdecznie życzę i obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby ta jednostka była wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Gratuluję, drodzy druhowie, i dziękuję za to, że mogę liczyć zawsze na Waszą pomoc i dziękuję za dobrą współpracę. To zapraszam wszystkich do oglądania samochodu. Później zapraszam na ciepłą grochówkę.